Witam w kolejnym filmie z serii Lech Free Challenge. Dzisiaj to Lech rzucił mi wyzwanie. Ja jestem teraz w Tokio, na obrzeżach Tokio w zasadzie, i spotkam się tutaj z Kazuki. Kazuki jest pierwszym w historii zawodnikiem sumo profesjonalnym o polsko-japońskich korzeniach. My się spotkaliśmy z Kazukim 3 lata temu i nagraliśmy taki film, w którym opowiedział mi właśnie swoją historię. Był on jeszcze częścią oficjalnej Japońskiej Federacji Sumo, a teraz Kazuki już zakończył karierę zawodowca i dzięki temu przyleciałeś do Japonii w ogóle trenować. Tak. Robiłem sumo na 5 lat, zakończyłem karierę. Teraz trenuję dla MMA, jiu-jitsu. Jest 50 kg. A to twój w ogóle styl życia teraz się musiał też bardzo zmienić, nie? Bo mieszkałeś tam. Tak. W takim czymś, w takim tworze, że się mieszkałem już z zawodnikami i całe życie się w zasadzie prowadzi pod do tych tam sumo, nie? Mieszkałem tam, trenowałem, byliśmy razem, teraz mieszkałem sam. Przejdziemy do zasadniczej części naszego challenge'u na Instagramie.
opcja o nazwie pojedynek na klaty. Możecie się domyślać, co to oznacza. A tutaj mamy za mną prawdziwe dojo do sumo. Thank you.